Łukasz Siona, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam widzów portali Wrocławskie Fakty, Miedziowe Fakty i Sudeckie Fakty. Także jest z nami cały Dolny Śląsk, jak zawsze punktualnie o 18. A dzisiaj mamy fantastycznego gościa, pan Stanisław Kałuski. Człowiek, który wie wszystko o samochodach, ale nie tylko, bo wspomaga również naszego niezwykle utalentowanego wrocławskiego pięściarza Kamila Łaszczyka. Witam serdecznie, panie Stanisławie. Witam serdecznie, panie Łukasz. Dzień dobry. Panie Stanisławie, może zaczniemy od tego, czy ludzie zaczęli kupować mniej samochodów w dobie koronawirusa? Jak to wygląda w ogóle? Czy może zmieniły się jakoś nasze upodobania w tym względzie? Wydaje mi się, że okres jest zbyt krótki, żeby to rozsądzać. Natomiast rzeczywiście jest, może tak, ilość zapytań na temat pomocy w kupowaniu samochodów raczej nie zmalała, natomiast ilość decyzji o podjęciu współpracy w temacie wyszukania dla tego kogoś, dla klienta samochodów rzeczywiście jest dużo niższa. Wynika to z tego, że po prostu ludzie nie wiedzą, co będzie jutro, stąd też samochód, jeżeli jest traktowany jako dobro luksusowe, no to odkładane jest na przyszłość, natomiast jeżeli jest to coś niezbędnego do życia, no to po prostu ludzie tylko w takiej sytuacji zaczynają myśleć o zakupie samochodu. Tak mi się wydaje. Ja myślę w ogóle, że cała ta sytuacja koronawirusowa odbije się pozytywnym jednak echem na rynku samochodów używanych. Jest to związane z tym, że główną sprzedaż samochodów nowych na polskim rynku nakręcały jednak korporacje. Tym samym nowe osoby, które chcą kupić samochód, przez to, że to jutro jest niepewne, raczej będą szły w kierunku zainteresowania zakupem samochodów używanych. Nasza firma zajmuje się wyszukiwaniem, weryfikacją i sprzedażą aut na zamówienie. Tak więc ja nie mam zbyt dużego doświadczenia w temacie tego, co się dzieje na placach komisowych, no ale myślę, że należy im troszeczkę współczuć, ponieważ ten ruch ze względu na ograniczoną mobilność ludzi na pewno jest dużo mniejszy. W przypadku mojej firmy myślę, że kuriozalnie chyba to odbije się bardzo pozytywnym echem, no ze względu na to, że my sprzedajemy samochody na zamówienie od zawsze tak naprawdę, czyli od 6 lat. I de facto, żeby kupić w naszej firmie samochód, nie trzeba w ogóle wychodzić z domu. I nigdy nie trzeba było wychodzić z domu. Tak, to jest niewątpliwie duży plus, więc panu może troszeczkę suchą stopą, że tak powiem, uda się przez ten kryzys koronawirusowy przejść. Ale właśnie, może zacznijmy, bo to może bardzo ciekawić naszych widzów i mnie w sumie też. Pokutuje taka, jest taka opinia, że w zasadzie dzisiaj nie opłaca się kupować nowych samochodów, prawda? Bo jeżeli on wyjeżdża z salonu, to my już tracimy 20% nawet na tym tylko, że on wyjechał z salonu, że lepiej kupić używany. To prawda? Czy też jednak warto, no właśnie, bo mówi się tak, chytry dwa razy traci. Czyli może jednak, nie wiem, warto uzbierać sobie więcej pieniędzy i kupić jednak nowy, a on będzie dłużej służył niż taki używany. Jak, co zrobić teraz? Szczególnie, że mamy mniej pieniędzy właśnie w czasach koronawirusowych. To zapytam pana jako eksperta w tym temacie. Ja myślę, że po pierwsze należy zastanowić się nad tym, do czego nam służy samochód, bo patrząc na to bardzo pragmatycznie, to auto służy praktycznie no, do tego, żeby przejechać z punktu A do punktu B. I im częściej z tego punktu A do punktu B jeździmy, tym musimy większą wagę przyłożyć do kosztów związanych z tym podróżowaniem, prawda? Tutaj absolutnie zgadzam się z tym, co pan powiedział, że ceny samochodów nowych praktycznie po wyjechaniu z salonu tracą około 20-25% nawet. Zresztą ja bardzo często otrzymuję oferty na samochody nowe, które stoją gdzieś na stokach właśnie z takimi rabatami marki typu BMW czy Volvo, czy temu podobne. Więc jeżeli jest możliwość zakupu samochodu zweryfikowanego, z potwierdzoną historią serwisową, autentycznym przebiegiem, samochodu bezwypadkowego, w sposób bezpieczny, to należy sobie zadać pytanie, po co chcesz wydać więcej? Tak? Rocznikiem się nie jeździ, ja to często mówię. No tak. Tylko jeździ się samochodem. Często jednak kupujemy te samochody, ponieważ w jakiś sposób
poprzez to, że wielu ludzi ma bardzo słaby wizerunek własny, chce pokazać się... Naprawić, coś sobie dodać tym samochodem, tak? Czegoś sobie dodać, dokładnie. Prawdę powiedziawszy, ja nie kupiłem nigdy nowego samochodu, nie dlatego, że zajmujemy się sprzedażą aut na zamówienie używanych, ale właśnie dlatego, że liczę pieniądze i dlatego, że wiem, że po prostu samochód, który przejechał 100 czy nawet 150 tysięcy kilometrów, jest samochód, który przejedzie kolejne 150, 200 czy 300 tysięcy kilometrów. Ważne jest w tym wszystkim to, żeby posiadać jakąś wiedzę na temat tego, jak ten samochód był używany, jak był eksploatowany. To i to tyle. Także absolutnie używane auta powinny, zresztą i tak sprzedają się lepiej w tej chwili używane auta. Z drugiej strony można sobie poprzeliczać to w inny sposób, panie Łukaszu. Jeżeli nowe auto kosztuje 200 tysięcy złotych i tracimy 20%, to to jest 40 tysięcy złotych. Ile razy statystyczna polska rodzina za 40 tysięcy złotych może wyjechać na tygodniowe czy dwutygodniowe wakacje, tak? No rzadko, bardzo rzadko. Nie, w sensie chodzi o to, że chciałem powiedzieć, że 40 tysięcy złotych wystarczy na to, żeby pojechać 2, 3, może 4 razy złote nawet na jakieś stronne wakacje, tak? Gdzie coś jednak nam zostanie. Tak jest, coś, tak, to tylko strata finansowa. Coś będzie dla nas. A no ja powiem szczerze, niedawno wziąłem sobie auto w leasing, Mazdę, jestem bardzo zadowolony, ale właśnie, proszę? Nową czy używaną? Nie, z 2019 roku, więc w sumie taka roczna, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne autko, serdecznie polecam, dobrze się sprawuje, fajna obsługa, ale o czymś innym chciałem powiedzieć. Właśnie też jakimś rozwiązaniem jest też leasing, prawda? Bo z drugiej strony, jeżeli nie będzie nas stać, można ten leasing oddać. Nie wiem, jak pan uważa, że właśnie, czy też leasing też nie jest lepszym rozwiązaniem niż na przykład kupno nowego samochodu? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie każda forma finansowania jest dobra, jeżeli tylko finansujemy przedmiot konieczny do tego, żeby nim pracować, prawda? Zresztą moje początki motoryzacji rozpoczęły się praktycznie od pośrednictwa finansowego. W 1997 roku zainteresowałem się pośredniczeniem w udzielaniu leasingów i kredytów. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje to w postaci spółki akcyjnej Social Banking, którą polecam oczywiście. Mamy kilkanaście oddziałów w Polsce. Wyspecjalizowaliśmy się w finansowaniu środków trwałych, maszyn, urządzeń, samochodów. I uważam jak najbardziej, że należy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jednak gotówka w kieszeni jest czymś dużo ważniejszym od gotówki w samochodzie, ponieważ sprzedaż wymuszona będzie powodowała to w przypadku jakiejś kolizji życiowej, musimy wyzbyć się majątku. Jeżeli jest nim samochód, to będziemy mocno na tym stratni. Jeżeli wpłacimy czynsz inicjalny w postaci, nie wiem, 10% przy akceptowalnej racie dla każdego z nas jakiejś tam, no to lepiej te pieniądze mieć w kieszeni i płacić raty. Oczywiście warunek jest taki, że wiemy, po co nam ten samochód służy, tak? No właśnie, bo też ktoś może popaść w jakiś bezsens, że weźmie sobie w leasing jakiś sportowy samochód, a on ma rodzinę i potrzebuje gdzieś dojechać, tak? Mieć większy bagażnik i odwrotnie. Ktoś sobie wielki samochód weźmie, a jest singlem na przykład. Czyli też trzeba zastanowić się, po co tak naprawdę używamy ten samochód. Dokładnie tak, dokładnie tak. A Polacy generalnie, jak pan tak patrzy po swoich klientach, nie tylko wydają więcej na samochody co roku, czy jak to wygląda? Czy rzeczywiście jak klienci się do pana zwracają, to zwracają się o samochody coraz lepsze? Jest rzeczywiście taka tendencja, czy no jednak jest takie przysłowiowe cały czas oszczędzanie? No nie powiem, że na siłę, ale jak to wygląda? Czy kupujemy coraz lepsze samochody, staramy się wyszukać coraz lepsze samochody z roku na rok? Zdecydowanie tak. Patrząc historycznie na naszą firmę, średnia z 2015 roku to było gdzieś na poziomie chyba 17 czy 18 tysięcy złotych. Zeszły rok zamknęliśmy średnią w okolicach 40 tysięcy złotych. No co jakby mówi też o tym, że Polacy jednak kupują nowsze samochody. Nie kupują zbyt dużo tych samochodów w kredycie czy w jakimś tam innej formie finansowania, tak jak to było jeszcze w latach, powiedzmy, nie wiem, 2001-2007. Natomiast, czyli większość osób kupuje jednak samochody za gotówkę, chyba że są to samochody w budżetach powyżej 70-80 tysięcy, wtedy rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby był samochód kupowany za gotówkę. Wtedy raczej szukamy kredytu, leasingu, tak? Są to leasingi operacyjne, leasingi finansowe, pożyczki leasingowe, różnego rodzaju formy, jakieś dotacje też.
Z takich rzeczy również ludzie korzystają. Dobra, a jeżeli kupujemy używany samochód, to gdyby tak w 5 punktach, na co powiedzieć? Na co przede wszystkim taki kupujący musi zwrócić uwagę? Bo myślę, że to jest bardzo istotne. Jeżeli ktoś kupuje swój pierwszy samochód na poważnie, to na co przede wszystkim musi Pana zdaniem zwrócić tę uwagę właśnie? Tu jest bardzo wiele czynników, na które należy zwrócić uwagę. Zakup używanego samochodu jest skomplikowaną operacją. Ja sugeruję, i to nie dlatego, że sprzedajemy auta na zamówienie, ale sugeruję jednak bardzo rozsądnie podejść do takiego zakupu, a na pewno jeżeli nie potrafimy posługiwać się urządzeniami diagnostycznymi, nie mamy chociażby zwykłych czujników lakieru lub w gronie najbliższych kogoś, kto rzeczywiście zna się na samochodach. Nie tak zna się, jak na większość się zna na piłce nożnej czy na polityce i tak dalej. Tylko po prostu naprawdę się na tym zna, to uważam, że powinien skorzystać raczej z pomocy firm lub osób, które się w tym specjalizują. Jest tak wiele współpracujących ze sobą elementów i tak wiele jest czynników, że myśmy na ten temat napisali nawet poradnik, który można z naszej strony autoklasa.pl pobrać sobie całkowicie za darmo. O, polecamy, to tytuł, fajnie. Tytuł poradnika: kupujemy samochody używane, czyli jak chodzić po polu minowym. Taka jest prawda. W swojej zakładce blogowej, również na naszej stronie internetowej umieściłem napisanych przeze mnie 6 lekcji dotyczących tego, skąd się biorą niskie ceny samochodów. Więc to, od czego bym zaczął i miałbym odpowiedzieć na Pana pytanie, to przede wszystkim od ceny samochodu. Zastanowić się nad tym, skąd bierze się cena auta. Jak to prosto zrobić? Na przykład mamy cenę samochodu w Polsce, który został przywieziony z zagranicy, ponieważ nie jest zarejestrowany. Widzimy, że ta cena wynosi X. Przechodzimy na niemiecki portal mobile.de, czy Autoscout, czy jakiekolwiek inne i sprawdzamy, czy w przeliczeniu na euro z odjęciu powiedzmy 6-7 tysięcy złotych, są to koszty potrzebne na przywiezienie tego auta z zagranicy, czy jesteśmy w stanie znaleźć chociażby jedno takie auto. W większości przypadków gwarantuję Panu, że jest to po prostu niemożliwe, że takich cen nie ma. No więc to już jest pierwsze takie czerwone światełko, które mówi nam to, jak to się stało, że ten samochód można kupić za takie pieniądze w Polsce, skoro w Niemczech on jest dużo droższy, prawda? To jest jakby o co tutaj chodzi. Należy sprawdzić na pewno historię dokumentacyjną tego samochodu. Zastanowić się na tym, czy jeżeli samochód był sprzedawany przez zagraniczną firmę, to na przykład jak to jest, że w Polsce sprzedawany jest na fakturze VAT marża, skoro powinien być na pełnym VAT-ie, tak? Czyli tutaj mamy do czynienia z opcją tak zwanej karuzeli VAT-owej na przykład. Czy kupujemy samochód, by wystrzegać się czegoś takiego jak zakup samochodu na Niemca. Wielu handlarzy, ludzi, którzy nie mają w ogóle zarejestrowanych działalności gospodarczych, sprzedaje samochody na Niemca, czyli daje niemiecki dokument i jakoby pan kupuje samochód nie od tego, do kogo pan po ten samochód przyjechał, tylko od jakiejś fikcyjnej osoby, która w Niemczech ten samochód sprzedaje. Po pierwsze powoduje to, że jeżeli ten samochód będzie pochodził z kradzieży, zostanie on zabrany. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że prawo rękojmi w tym momencie jest całkowicie, znaczy jakby klient pozbawia się prawa rękojmi. Przy zakupie używanego samochodu obowiązuje 12-miesięczna rękojmia na wady ukryte tego auta. I to jest jeden z bardzo ważnych elementów, na których należałoby się oprzeć. Kolejny element, to już chyba jest czwarty w tym momencie. Czwarty. Należałoby chociażby zobaczyć w auto DNA czy w jakimś innym WinInfo, sprawdzić historię przebiegu tego samochodu. Jeżeli samochód przyjechał świeżo z Niemiec, dobrze jest podjechać gdzieś do serwisu, czy umówić się ze sprzedającym w serwisie po to, żeby to serwis sprawdził na podstawie posiadanych dokumentów, czyli jakiegoś briefu czy dowodu rejestracyjnego, jak wyglądała akcja serwisowa tego samochodu za granicą. No i zdrowy rozsądek, wydaje mi się, tak? Nie ma czegoś takiego jak okazja. No właśnie. Kupowania samochodów używanych.
Jeżeli ona występuje w ogóle, to taka okazja kończy się na klatce schodowej, ponieważ sąsiad zna sąsiada i on wie, że ten sąsiad kupił od kogoś samochód. Załóżmy, że mieszkamy w tej samej kamienicy. Przez 3 lata schodzimy, spotykamy się gdzieś tam na klatce schodowej i pan mówi, że Staszek sprzedaje swoją Mazdę, a ja o tej Mazdzie wiem wszystko, bo wypiliśmy sobie piwo na jej temat. Tak jest i dużo gadaliśmy na temat tej ja Mazdy. Ja wiem, co to jest za samochód, prawda? I to są okazje, natomiast niestety takie okazje nie trafiają na portale społecznościowe i portale sprzedażowe, bo te samochody są rozchwytywane natychmiast. Tak jest, jak to mówi, Niemiec płakał jak Polak płakał jak kupował, a Niemiec się cieszył jak sprzedawał. Można tak żartobliwie to tak podsumować. No a z czego się bierze taka ludzka naiwność? No bo są legendy, jakby co handlarze wyprawiają, przekręcają liczniki, wkładają coś do jakichś rur, żeby to lepiej wyglądało i tak dalej. Czy nadal takie praktyki są pana zdaniem czynione przez handlarzy? Czy też jednak mamy do czynienia z tym coraz mniej, coraz rzadziej? Bo ja nawet pamiętam taki jeden internetowy program 6 stóp pod ziemią i tam właśnie był były handlarz, który opowiadał, co się wyprawia, co się wyprawia z, po prostu z autami używanymi. Dalej są te praktyki, czy jednak trochę mniej jest tych praktyk? Nie wiem, czy jest ich mniej, czy jest ich więcej. Większość tego typu praktyk przyniosło się już na rynek na przykład zagraniczny, czyli niemieccy handlarze przygotowują dla polskich handlarzy już te samochody, czyli oni tam się zajmują kręceniami liczników i tak dalej. No, Tak jak powiedziałem, ważny jest zdrowy rozsądek, przez to, że my weryfikujemy tych samochodów naprawdę dużo, bo wpłynęło do nas na przestrzeni ostatnich 6 lat ponad 10 tysięcy zapytań o pomoc w kupnie samochodu. To bardzo dużo. Bardzo dużo, no, tak. Powiedzmy, że nie jest to na pewno mało, więc tak. Jakieś zdanie na ten temat mogę już mieć. Bardzo wiele osób podsyła nam linki samochodów do weryfikacji, bo wydaje im się właśnie, że to jest okazja. I my bardzo szybko tą okazję jesteśmy w stanie rozpracować i pokazać klientowi naocznie, że to nie jest okazja. Tak? Że ten samochód kosztuje dlatego tyle, no chociażby dlatego, że jeżeli na przykład kupujemy samochód z uszkodzoną, nie wiem, skrzynią biegów, czy uszkodzonym silnikiem w Niemczech, gdzie koszty usługi są kosmiczne, to przy zakupie auta wartości 5000 zł, jeżeli skrzynia biegów i jej naprawa kosztuje 5000 euro, no to Niemiec sprzeda takie auto za 1000 euro. A Polak ją naprawi za 4000 zł, tak? I no wcale nie musi o tym nikomu mówić. Druga sprawa jest taka, my nie wiemy, jaka skrzynia biegów została włożona lub nie wiemy, jaki był włożony silnik, tak? To jest wszystko bez papierów, klient o tym nie jest informowany. Ja zauważyłem też taką tendencję, że coraz więcej jest jednak takich uczciwych handlarzy. Nie lubię tego słowa używać, handlarze, ale jeżeli tak już mówimy, to zauważyłem, że jest ich coraz więcej. Zresztą z częścią z nich już współpracujemy. Oni dla nas wyszukują samochody za granicą, ponieważ również jeżdżą. My na przestrzeni tych 6 lat stworzyliśmy bazę, stworzyliśmy na terenie samych Niemiec ponad 60 centrów weryfikacyjnych, co daje możliwość bardzo szybkiego i profesjonalnego kupowania samochodów, ponieważ nasi doradcy są w stanie, powiedzmy, do 2 godzin dojechać do samochodu, który jest w Niemczech, zweryfikować go, przekazać autentyczny stan klientowi, a na podstawie tej informacji my jesteśmy gotowi ten samochód nabyć, sprzedać go na fakturę, wystawić rękojmię i dać gwarancję. A jak można zweryfikować taką tezę, że Polska to wciąż taki śmietnik samochodów? Przez lata się mówiło, tak, że co tam najgorszego z Niemiec, z Włoch, z Francji, to przyjeżdża do nas i niestety jeżdżą trupy takie na naszych drogach. Czy to się trochę zmieniło? Czy w dalszym ciągu jesteśmy takim trochę śmietniskiem Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o samochody? Myślę, że trochę jesteśmy, ponieważ do momentu, dopóki nie spotkamy się z ograniczeniem chociażby rocznikowym sprowadzania aut, wydaje mi się, że powinno już dawno się pojawić, no to rzeczywiście będziemy tym śmietnikiem Europy. Tak? Jeżeli na aukcjach internetowych firmowych, chociażby Auto 1, można kupić samochody po 50 czy po 100 euro, no to co ten samochód sobą może reprezentować, tak? No nic. No i taki samochód jest kupowany, sprzedawany jest w Polsce za 3,5-4 tysiące złotych i jak taki handlarz sobie dorzuci tam, nie wiem, 500-600 złotych do takiego auta, ale sprzedaje ich 20-30 miesięcznie,
no to robi się z tego tam powiedzmy no na tyle wystarczający dochód, że można utrzymać rodzinę. Wydaje mi się, że Czesi zrobili bardzo fajny ruch. Ukraińcy również zrobili bardzo fajny ruch. W Czechach chyba do 9 lat i na Ukrainie również. 2012 rok to jest bodajże najstarsze auto, które można do nich przywieźć, bo później się już w ogóle nie opłaca. W sensie kosmiczne cła, prawda? Co w Polsce zrobili? No, przez to, że mamy bardzo wysoką akcyzę, 18,6% na każde auto powyżej 2 litrów, no stąd też tych samochodów takich mocno luksusowych na polskich drogach zbyt wiele niestety nie widać, tak? No jeżeli ktoś sobie pomyśli, że kupując auto za 300 tysięcy złotych musi samej akcyzy zapłacić 60 tysięcy, no, to nie jest to mało, prawda? No niestety. Dla wielu ludzi to są 2-letnie dochody, więc tak to wygląda. Krótko mówiąc, boli. Czyli nie jest aż tak wesoło. Wracając jeszcze do biznesu i w ogóle do przedsiębiorstwa. Jak pan ocenia te pakiety pomocowe dla przedsiębiorców rządowe? Czy one coś pomagają? Jak pan to widzi? Czy nie za bardzo? Panie Łukaszu, no tutaj niestety nie jestem chyba zbyt dobrym rozmówcą, ponieważ nie do końca się też tym interesuję. Robię swoje. Nie złożyliśmy żadnych dokumentów, ani też raczej nie będziemy składać żadnych dokumentów o pomoc. Zwyczajnie nie mamy na to czasu. Ja myślę, że ta sytuacja, która jakby to, gdybym mógł to skwitować, to wydaje mi się, że ta sytuacja, która nas wszystkich spotkała, nas wszystkich przedsiębiorców, powinna nas na tyle zreflektować, żebyśmy jednak bardzo mocno zastanawiali się nad tym, w jakim kierunku idzie rozwój, tak? I tak jak w tej chwili widać, że potrafimy jako naród, jako przedsiębiorcy w ogóle dostosować się, bardzo szybko zmienić swoje, może udoskonalić, tak? Czy znowelizować nasz sposób działania, to właśnie spowoduje, to co się teraz wydarzyło, spowoduje to, że ci wszyscy, którzy zrozumieli, że jest jak jest, przeszłość się nie liczy, liczy się to, co jest dzisiaj i jutro, że te firmy na tym wygrają. Wydaje mi się, że ta sytuacja na pewno doprowadzi, czy już nawet doprowadziła do bardzo dużej korekty różnych, nie chcę nikogo urazić, ale też przypadkowych firm, tak? Które gdzieś tam sobie istniały, w jakiś sposób sobie funkcjonowały, ale kompletnie nie szły za duchem czasu. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te pomoce rządowe, ja po prostu nie znam w swoim otoczeniu nikogo, kto by z takiej pomocy skorzystał. Też nigdy nie pytałem nikogo, czy ktoś skorzystał, czy nie skorzystał. Wydaje mi się, że pewnie echem się to może odbić na kieszeniach innych obywateli. Tak? Jak zawsze. Przecież żaden rząd nie daje z tak zwanych swoich pieniędzy, tylko jednak z nas wszystkich pieniędzy. Tak jest. To wygląda. Natomiast na koniec, last but not least, jak to się mówi z angielskiego, chciałem porozmawiać na temat współpracy z Kamilem Łaszczykiem, naszym dolnośląskim fantastycznym pięściarzem, który już 20 czerwca, przypominamy, będzie walczył na gali Matiego Borka. Jak zaczęła się wasza współpraca? Wiemy, Kamil zawsze podkreśla i dziękuję właśnie panu też za taką współpracę, za to, że ma czym, krótko mówiąc, jeździć. Jak to w ogóle się zaczęło, że panowie zaczęliście ze sobą współpracować? Dziwnie, tak powiem. Dziwnie, ponieważ zaczęło to się jakieś niecałe 2 lata temu, kiedy to zadzwonił do nas człowiek Jurek Mazur. Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy go z tego miejsca serdecznie. Jest to naprawdę no, wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek, który ma olbrzymie serce. Pomaga nie tylko Kamilowi, jest i po prostu ten ów Jurek po prostu zadzwonił do mnie i zapytał mnie przez telefon, czy nie mógłbym wesprzeć pięściarza rokującego, zaczął opowiadać o jego historii i tak dalej, a w związku z tym, że jestem człowiekiem, który ma w sobie bardzo dużo empatii, zaprosiłem ich do nas, do Gliwic, do biura, przyjechał wraz z Kamilem. Chwilę porozmawialiśmy, ale już i tak wcześniej wiedziałem, że zgodzimy się na tą pomoc. Dla nas nie był to jakiś kosmiczny wydatek. Sprezentowaliśmy mu, bardziej wypożyczyliśmy Kamilowi
samochód, który się nazywa Mini. Dokładnie. Obrędowaliśmy go na czarno z naszym logiem autoklasy, emblematem. I Kamil za... No i w ten sposób jakby pomogliśmy mu na, w dojeżdżaniu do Dzierżoniowa, ponieważ bodajże w Dzierżoniowie trenuje. Tak. Pomogliśmy mu w ten sposób dojeżdżać na treningi. Trzymam też za niego kciuki. Nie interesuję się specjalnie boksem, aczkolwiek byłem w Starachowicach na walce Kamila. No, było naprawdę ekscytująco. Jest, ma w sobie nieprawdopodobną siłę, ma bardzo dużo charyzmy i uważam, że ten mistrzowski tytuł świata jemu się należy i takimi małymi kroczkami do niego jednak się zbliża, mimo tych wszystkich przeciwności losu, którego jednak spotkały. Tak? Także cieszę się, że Kamil na swojej drodze spotkał Jurka Mazura, ponieważ no jest to człowiek, który przyczynił się bezpośrednio, myślę, do jego sukcesu. Wiadomo, no Kamil boksuje, tak? Tak jest. Ale często jest tak właśnie, że ktoś, kto jest sportowcem, nie zajmuje się prowadzeniem marketingu ani sprzedażą. No bo nie ma na to czasu, no jak, prawda? Trenuje po prostu. Często też nie ma na to, często też nie jest wyposażony w odpowiednią wiedzę, jak siebie tak naprawdę sprzedać, prawda? No i tutaj pojawił się Jurek, więc miejmy nadzieję, że wraz z nimi i z pomysłami ich wspólnymi Kamil osiągnie to, co zamierzał, czyli Mistrzostwo Świata w boksie. Tak jest. I Wrocław, no i cała Polska będzie miała wreszcie Mistrza Świata. My będziemy to pokazywać, my będziemy to relacjonować, bo jesteśmy z Kamilem. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie, za tę rozmowę. Myślę, że nie ostatnia nasza rozmowa z panem. Bardzo fajnie się rozmawiało, nie tylko o samochodach, ale o różnych rzeczach. Będziemy zapraszać. Także serdecznie dziękujemy. Wrocław z Gliwicami, Sztama. Także do zobaczenia. Bardzo dziękuję. To była rozmowa Studio Fakty. Dziękuję widzom portali Wrocławskie Fakty, Miedziowe Fakty i Sudeckie Fakty. Zapraszamy już jutro o godzinie 18:00. Codziennie od poniedziałku do piątku jesteśmy. Subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie lajki. Do zobaczenia.